Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać mój świetny magazyn. Słuchajcie, świetny magazyn, który udało nam się zbudować ostatnio na live'ie. On wygląda tak pięknie i słuchajcie, też pozmieniałem troszkę rzeczy tutaj w tym domku. Porobimy sobie tak dzisiaj tutaj coś tam na Palionowie, tak? Coś tam. Słuchajcie, pierwsze co się zmieniło, to podłoga w ogóle, bo patrzcie, tutaj nie było tego, a dodałem takie półpłytki, żeby nikt, ale to cicho musicie być. A w ogóle zanim wam resztę pokażę, to koniecznie zostawcie subskrypcję dla krowy i łapkę w górę, żebyśmy wbili tutaj jak najwięcej. Oczywiście rozwijamy się mega szybko, dziękuję wam bardzo za już w sumie przebite 12 tysięcy subskrypcji, no i za mega fajną aktywność pod filmem, jesteście mega niesamowici, no i dziękuję wszystkim, którzy są na live'ach, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, daję tutaj wszędzie te takie zapadnie, żeby ukryć tą jedną najważniejszą, patrzcie, otworzę wszystkie, o, i tu jest ta najważniejsza, nie wiem czy wiecie, ale tu było zejście do kanałów. Na live'ie troszkę się pozmieniało, tam zamiast tego kanału teraz mamy magazyn i patrzcie, jak pozamykamy sobie to wszystko, bo tutaj pod tym nic nie ma, więc tutaj się nic nie dzieje akurat, ale otwórzmy tą jedną i uwaga, pokażę wam, co się kryje tam na dole, bo to jest no coś niesamowitego, a jeszcze dodałem sobie tutaj takie dywaniki, żeby to po prostu wyglądało jakoś ciekawiej i tak dalej. Dobra, schodzimy sobie na dół i patrzcie, ten magazyn, ja jestem tak zadowolony z tego magazynu. On jest cudowny, nie wiem, napiszcie w komentarzu koniecznie, co myślicie o tym magazynie. Ja uważam, że jest naprawdę mega. Już sobie coś tutaj dałem, gdzie ma być co, posegregowałem. Mamy w końcu normalny magazyn, słuchajcie, taki duży i zbroje, to jest coś niesamowitego. Już mam dwie diamentowe, jedną mam na sobie, drugą mam tu. I na szczęście, znaczy, bardzo dużo diamentów na to poszło, ale no, musiałem je wszystkie naprawić, żeby ten, więc aktualnie nie mamy nic. Tutaj mam tylko chyba jeden blok, no, jeden blok mi został. Nic więcej nie mam diamentów, więc będę musiał troszkę ich pozbierać. No i co? No i tu mamy taki mega fajny magazyn, mi się on mega podoba i tu jest oczywiście zejście dalej do podziemi i tu mamy tam coś tego, nie? Te kanały, to co już wiecie zresztą. No dobra, ale słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałem, nie wiem, coś pozwiedzać to Palionowo. A, ej, w ogóle to, czekajcie, przypomniało mi się coś. Wyzwania Herobrine'a, mam tą książkę teraz ze sobą. Wyzwanie pierwsze gotowe, wyzwanie drugie gotowe, wyzwanie trzecie, zrobiliśmy, czemu tu nie jest gotowe? Gotowe, zrobiliśmy. O nie, jest czwarte. Czwarte wyzwanie Herobrine'a. Nadal jestem na waszym świecie. Jeśli nie wierzysz, szukaj za obrazami. Co? Szukać za obrazami czego? Dobra, czekajcie, gdzie tu są obrazy na tym? Ej, ja się teraz boję. Ja nie mogę. Herobrine coś zrobił tutaj na tym serwerze. Zrobił jakieś obrazy i za nimi coś pewnie. Gdzie tu są obrazy w ogóle? Dobra, czekajcie, najpierw przeszukamy dom Neona. Zobaczmy, czy on tutaj coś ma. No, mam nadzieję, że tutaj coś będzie. No nie, no tu ma wełnę, więc tutaj nie ma żadnych obrazów niestety. Ej, ale teraz to się wystraszyłem, szczerze mówiąc. Bo... Ale ja nie kojarzę, żeby tu gdzieś były w ogóle obrazy. Dobra, zobaczmy do Dave'a. Bo... No nie wiem, no może u Davika będzie gdzieś tutaj jakiś obraz. Niszczy mu się golem. Andrew. Obrazy. Ej, tu są obrazy. Tylko czy to chodzi o te obrazy? No nie, no bo tutaj nic nie ma za obrazami. Chyba, że za tym. No ale za tym to tutaj jest wyjście już na zewnątrz. No to chyba nie o te obrazy chodzi. Nie chcę mu tego rozwalać, bo ja nie wiem, jak później zrobić to, żeby były tutaj takie fajne obrazki. Więc to chyba nie są te, bo za nimi wiem, że nic nie ma. To by było bez sensu wtedy. Tak mi się wydaje. Ej, jest kolejny obraz. Dobra, czekajcie. Ten już sprawdzimy, bo ten już jest podejrzany. A nie, ten. O, udało się ten sam dać. Dobra, no ej, bo w sumie jak się tak da łatwo, to czekajcie, może... Ej, tu są też obrazy. Ale to wiadomo, że nie, bo tu jest jeden klocek. To z drugiej strony nic nie ma. To wiadomo, że nie. Ale dobra, sprawdzę. To nie na pewno, bo tutaj jest za tym to, więc to wiadomo, że ten nie. Ale ten jest podejrzany. No, ale tak jak myślałem. Czekajcie, teraz musimy to jakoś odratować. O nie, jak tu zrobić teraz to? Dobra, udało się. Ej, słuchajcie, dobra, się wystraszyłem. Już myślałem, że to nam się to nie uda. Ej, dobra, u Davika chyba to nie u Davika będzie, bo... Tu na górze nie ma obrazów. Tutaj też nie ma obrazów. Dobra, czyli to nie u Dave'a, to nie u Dave'a. Bo już więcej obrazów to tu u niego nie widziałem. Chyba, że tu na dole coś ma. Nie, no to jest zejście do kopalni, tam obrazów na pewno nie będzie. No to nie, to tutaj u Davika też nie. Gdzie mogą być jeszcze obrazy? No u mnie to nie, bo ja nie dawałem żadnych obrazów. No ale dobra, możemy sprawdzić, może coś tam mi zrobił. Ale nie, no wątpię. Dobra, czekajcie, tu nie ma żadnych obrazów.
Tu nie mam żadnych obrazów, tutaj też nie. O, tu zrobiłem sobie tajne wejście na dół, ale tutaj też nie. Tu mamy tylko takie do enchantowania. Ej, dobra, naprawdę, nie mam pojęcia, co on tu mógł zrobić i gdzie to jest. Obrazy? Ja tu nigdzie nie miałem obrazów. W ogóle mi się ogólnie to rzadko kiedy obrazy rzucają w oczy tutaj na tym... O, ścinkę miałem jakąś. Na tym palionowie. Mam wrażenie, że obrazów to się tu bardzo mało używa. I nie wiem, moje... O, tam jest ktoś. Kto to jest? To jest Davik? Chyba Davik. No, ale... Ej, nie, to nie może być Davik. Czekajcie. To jest Davik. Ej, dobra. Nie wiem, co on tu robi. O, nie zauważył mnie chyba. I wchodzi do mnie na chatę. Ej, jest u mnie, ej. I co robimy teraz? Idzie tu gdzieś na górę. Czekajcie, schowamy się tutaj. Dobra, nie widział mnie chyba. Dobra, nie widział mnie. Schodzi na dół. Dobra. O nie, tam idzie teraz, żeby mnie zobaczyć chyba. Bo nie wie, gdzie jestem, a wiedział, że jestem na dachu. Ale jazda. Ej, się włamuje nam do wioski. Jestem. Ale dobra, nie zobaczył nas. Ej, dobra, wychodzi. Ej, on chyba chce mnie zobaczyć. Ale się chowam za kominem. Czekajcie. Ej, znowu idzie do mnie. Czekajcie. Chowamy się. Gdzie on jest? Dobra, on nie wie, że tu jesteśmy. O nie. On już będzie wiedział. Teraz na pewno będzie wiedział. Ała. No nie wiem, czy mamy go atakować. Słuchajcie, bo tu mnie zaatakowały teraz te. Dobra, zginęły. Ale Davik ewidentnie włamał się do wioski. Ewidentnie się włamał do wioski. On chyba nie może się tak włamywać. Gdzie on jest teraz? Znikł mi. Jest! A, no dobra, schowamy się tutaj. Ale się wyłonił nagle. O kurczę, creeper. Nie wiem, co on robi. Gdzie on idzie? David, gdzie ty idziesz? Atakuje mi tam, sprząta mi. O nie, on coś do mnie macha. Nie wiem, co ja mam zrobić. On się chyba chce bić. O, będzie do mnie pisał wiadomość jakąś. Hej. Hejka. Dobra, i nie wiem, co się dzieje. Mieliśmy szukać jakiegoś ukrytego przejścia Herobrine'a, a tu na Davik coś nam mówi. No właśnie, widzę, że się włamał do palionowa! Aha, on chciał się dostać z powrotem. I nie wiedziałem.
O, prawie znalazłem nasze tajne przejście. Dobra, piszemy w ogóle z Dave'em, on się włamał do wioski, to nie wiem co się dzieje w ogóle. Jestem strasznie ciekaw, co on to napisze, po co on tutaj przyszedł w ogóle? Jestem w celach dobrych, idę rozdawać prezenty. Aha! Pa, pa, pa. No dobra. No to poszedł sobie, okej, dobra, no to poszedł rozdawać prezenty. Zostawiam to tutaj na razie. I nie mam pojęcia, co mamy zrobić. Dobra, słuchajcie. Nie wiem, może go pośledzimy jeszcze trochę? Gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Dobra, czekajcie, podlecimy sobie elytrą gdzieś na górę, żeby... zobaczyć, gdzie on... gdzie on poszedł? O, jest u siebie na chacie, dobra. Dobra, śledzimy go jeszcze, śledzimy go. Zobaczymy, co on tutaj sobie chce zrobić. No powiedział nam, że chce prezenty porozdawać i okej. Dobra, czekajcie, tu gdzieś wylecimy na górę. Dobra, widzę go, widzę go. Jestem ciekaw, gdzie teraz poleci. O nie, zombie go będzie atakował, czekajcie. Trafiłem go. Chyba. Czekaj. Wyszedł. Dobra, ej, słuchajcie, nie wiem co tu się wydarzyło, ale wyszedł właśnie z wioski. O nie. Znaczy wyszedł z serwera całkowicie, czyli tak jakby został w wiosce. Ej, dobra, to jest podejrza... O! Wow, prawie spadłem. Dobra, czekajcie, wylądujemy sobie tam gdzieś na... na tym drzewku czy coś, żeby zakończyć odcinek. Słuchajcie. Ła! O, w sumie fajne miejsce. Słuchajcie, mieliśmy w tym odcinku znaleźć tajne przejście Herobrina, ale no ja nie wiem, gdzie są tu obrazy, będę musiał ich poszukać. Jak je znajdę, to oczywiście wrócę do was tutaj i nagram odcinek jeszcze jeden, jak tam coś to znajdziemy. Tymczasem, no w tym odcinku śledziliśmy Davika koniecznie, bo tutaj, bo on tu się włamywał do wioski, więc koniecznie trzeba było to sprawdzić, co on tu chciał zrobić, ale powiedział, że prezenty rozdaje, więc chyba dobrze, że prezenty rozdaje. No mam nadzieję, że uda mu się wrócić do Palionowa, że go Palion tu znowu przyjmie. No zobaczymy w następnych odcinkach oczywiście u Davika, więc do niego też bardzo serdecznie zapraszam. No cóż, pośledziliśmy Dave'a w tym odcinku w sumie, więc w następnym odcinku po prostu pójdziemy, znajdziemy te tajne przejście Herobrina, więc jeszcze nie piszę gotowe, jeszcze nie piszę tutaj gotowe przy czwartym zadaniu. Poczekamy, aż no faktycznie to zadanie zrobimy, bo totalnie naprawdę nie mam pojęcia, gdzie tu są obrazy, gdzie może być to tajne przejście, więc będziemy musieli je poszukać. No i tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się już do następnego odcinka, pa pa!